wspaniałym uśmiechem radości. Witamy tu zebranych gości. Chcemy wam zaśpiewać i zatańczyć ładnie. Proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie. Bo my nie artyści, tylko małe dzieci, ale cieszyć nas będzie, gdy brawo poleci. Wiedo, Amelka, Fabienika, spędzę wielkie święto. Szkole jeździ, Zosiu, Bobojem, Szaszło, Zabierstenko, zaczynamy właśnie. Wszystkie zdrowie na niej. Proszę, pokażę, jak nie wiem.
życie. Ja się głosować już nauczyłem, daleko co zaczyny byłem, daleko często głosić się trzeba, tak na ogół problemu nie ma. Mamy elementarz mówienia, jeden ma kłopot, obrazki kolorowe, czarnych pełno znaków. Ten ma brzuszek, ten ma teczkę i ten mały haczyk. Trzeba szybko się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. My jak baba pięknie brzmi, ty jak dym umyka, wy jak chwila jak pachnie nam, a jak osa cyka. Te literki złożyć trzeba, to jest trudna sztuka, lecz ciekawym kluczem jest nasza nauka. Gdy się pisać nauczymy, słowo tak po słowie, szereg liter w naszej książce wiele nam opowie. Tu as, a tam ala, tu las, a tam lala, tu dom, a tam płot, tu sad, a tam chod. Thank you.
więc spokojnie mogą przez nią przejść przechodnie. Jeśli panie pozwolicie, zaśpiewamy należyć pioseneczkę o tych zdakach, co stoją na przydolnym szlaku. Thank you.
Mieliście przed chwilą dowód na to, że zasługujecie, by przeżyć, przyjąć was do braci uczniowskich. A jaka jest ocena pani dyrektor? Czy uczniowie klasy pierwszej zdali egzamin? Tak, zdali. A zatem możemy przystąpić do ślubowania. Czy jesteście na to gotowi? Tak! Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imienia Piotra Krasińskiego wprowadzić. Dobry już szkoły. Do ślubowania wystąp. Jestem małym Polakiem. Także życzę wam, abyście spełnili swoje marzenia
życzę Wam wielu sukcesów. Wiem, że dzisiaj nie ma Waszych rodziców, ale są z Wami myślami. Także czas pandemii nie pozwala nam przeżyć uroczystości tak jak zawsze, ale Waszym rodzicom przekażę, że żeście wspaniale wykonali swoje zadanie celująco na szóstkę. A teraz będę zasypała Was na ucznia naszej szkoły. I zapraszam Państwa. Posunięcie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasunięcie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasunięcie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasunięcie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasujecie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Dziękuję. Pasujecie za ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasujecie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasujecie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasujecie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Pasujecie na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance. Po pasowaniu poczet Szkoły Podstawowej imienia Piotra Kulasińskiego w Trzciance wyprowadzić. Posłuchajcie, moi drodzy pierwszoklasiści, abyście zapamiętali ten dzień, przygotowałam dla Was dyplom pasowania na ucznia i chciałabym Wam przekazać, a także medale, które ufundowałam Wam, medale ufundowane zostały przez rodziców. I ja to wszystko chciałabym Wam dzisiaj wręczyć. Także otrzymacie bardzo ważny dokument, legitymację szkolną, a także teczkę na dyplomy, żebyście zbierali swoje osiągnięcia, żeby one zawsze miały takie szczególne miejsce. Także moi drodzy, najpierw rozpoczniemy od dyplomu. Thank you.
piękne macie medale. Zasłużyliście na nie. Będzie miło wrócić do tych wspomnień z klasy pierwszej, prawda? A myślę, że tak, taką pierwszą uroczystością ważną w życiu każdego pierwszaczka jest uroczystość pasowania na ucznia. Prawda? Czy znasz mi to? No właśnie. Wszystkiego dobrego Wam życzę jeszcze raz. Moi drodzy, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego na nowej Waszej ścieżce edukacyjnej, którą rozpoczynacie w naszej szkole. Z udziałem Waszych rodziców, tak, pod kierunkiem Waszych rodziców, życzę Wam, aby każdy dzień był dla Was zawsze wspaniałym przeżyciem, abyście mile wspominali ten czas, kiedy będziecie spędzać go w tej szkole. A przed Wami długie 8 lat. Zobaczycie, jak szybko przejdzie ten czas w szkole podstawowej. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I dziękuję, żeście tak pięknie przedstawili swoją część artystyczną pod kierunkiem Waszej wychowawczyni, Pani Emilii Klonowskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Pani Dyrektor. Na Pani ręce spada pozwolenie na czas pierwszej rodzicy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie rodzicom. Szkoda, że nie mogą być z Wami, ale zobaczcie, wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, żeby Wasza uroczystość przebiegła w miłej atmosferze i żebyśmy byli wszyscy zadowoleni. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Byłam wtedy jeszcze mała, a minęło wiele lat, kiedy mama powiedziała, że nauki nadszedł czas. Pierwsze szkolne powitania i dziecięcy uścisk rąk. Pierwsze łzy u mojej mamy, witające szkolny rok. Pamiętnik ze szkolnych młodych lat, pamiętnik zostawił w sercu ślad. Na szare, samotne, puste dni, pamiętnik, w nim jesteś także ty. Pamiętnik ze szkolnych młodych lat, pamiętnik, w nim zasuszony kwiat. Na szare, samotne, puste dni, pamiętnik, nim jesteś także ty. Wszystko było nie tak dawno, a minęło wiele lat. Przeleciała także młodość karuzelą barwnych dat. Pozostały dziś wspomnienia, pamiętnik jest nadzieją na powroty w dawny świat. Pamiętnik ze szkolnych młodych lat, pamiętnik zostawił w sercu ślad.
zasuszony kwiat na szare, samotne, puste dni, pamiętnik, nim jesteś także ty.